Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano dla projektu Find Yourself. Witam Was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu dostałem pytanie od Konrada. Pytanie to dotyczy zagadnienia poczucia własnej wartości oraz rozwoju świadomości, tutaj w kontekście non-duality oraz istnienia własnego ja. Zaraz przeczytam Wam pytanie. Proszę Was o wyrozumiałość, o mega, giga, otwarty umysł, bo to, co tutaj powiem w tym nagraniu, będzie mega zaawansowane. To będzie mega zaawansowany temat, mega zaawansowana wypowiedź i wielu osobom może pomóc w zintegrowaniu rozwoju świadomości wraz z poczuciem istnienia własnego ego, sensu istnienia własnego ja. Ale nie przedłużając tutaj wstępu, przeczytam pytanie i jak zwykle zapraszam Was z całego serca do oglądania. Cześć Damian, mam pewne pytanko. Jeżeli poczucie ja i osobowości to iluzja, to w jaki sposób odczuwasz takie uczucia jak poczucie własnej wartości? Czy to poczucie nie bazuje na istnieniu ja? Kto może czuć się dumny i dowartościowany, skoro nikogo nie ma? Na pewno rozmawiając z drugą osobą, twoje ego jest dowartościowane i czujesz się świetnie z samym sobą. Ale w jaki sposób te uczucia są odczuwane, skoro no nikogo nie ma? Jak mogę czuć się wartościowy, skoro nie istnieje, tylko iluzja może czuć się wartościowo? Może tylko Konrad, którego świadomość sama tworzy i jest świadoma, że to tylko wytwór w umyśle. Myślę, że nie każdy jest tutaj w temacie non-duality. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to zapraszam Was do moich poprzednich nagrań. Tutaj bardzo ważna jest zaawansowana wiedza z zakresu duchowości, tego zrozumienia, czym jest świadomość, czym jest pustka, czym jest obserwator oraz filozofii tego, czym jest iluzja i jak funkcjonuje ego. To są takie podstawy, mógłbym powiedzieć, duchowości. Jeżeli tego nie wiecie, to zapraszam Was do moich poprzednich nagrań. Znajdziecie wiedzę praktycznie o wszystkim. Przejdę bezpośrednio tutaj do odpowiedzi, bo myślę, że to jest mega super istotny temat. Nie każdy wie, jak się w tym odnaleźć i może wielu z Was jest tutaj pogubionych. Przede wszystkim ja chciałem przeramować pytanie Konrada i postawić je w takim kontekście. Jak zadbać o zdrowe poczucie wartości i zintegrowany rozwój świadomości? Ja chciałem, żeby pytania Konrada zostały zacementowane w rzeczywistości materialnej i miały użyteczność praktyczną, więc w takiej ramie, w takim kontekście udzielę tutaj odpowiedzi. Przede wszystkim zacznę od tego, że świadomość absolutna, innymi słowy Bóg, świadomość, jaźń, self, Brahman, są dokładnie tym samym, czym jest świadomość relatywna. Innymi słowy, iluzja jest prawdziwa. Iluzja jest prawdą. Ego jest tym samym, co świadomość. Ego jest tym samym, co Bóg. Ego nie jest niczym oddzielne od świadomości, czystego istnienia, czystego jestestwa. I teraz, to zagadnienie można rozumieć na wiele, 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 wiele sposobów i od stopnia waszego zaawansowania w rozwoju świadomości zależy to, jak właśnie teraz zrozumieliście to, co ja tutaj powiedziałem. Osoba, która miała już doświadczenie mistyczne, miała głęboki wgląd, może uzyskała doświadczenie mistyczne, osoba, która rozumie non-duality i jest powiedzmy co najmniej 2-3 lata na tej ścieżce, to prawdopodobnie zaczyna się z tego śmiać. Zaczyna się śmiać z tego, co ja mówię, ponieważ ona to wie. I dla niej te słowa, które ja tutaj mówię, to jest jak oglądanie filmu w sali kinowej z możliwością jedzenia sobie popcornu i z takim nastawieniem, no Damian, mów dalej, mów dalej. Robi się gorąco. Oczywiście wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale w komunikacji międzyludzkiej wygląda to troszeczkę inaczej. No ale nie przedłużając tego, Nie przedłużając tej wypowiedzi. Non-duality, czyli świadomość, duchowość, niczym się nie odróżnia od życia codziennego. To znaczy, że wszyscy podlegamy prawom
życia, rzeczywistości materialnej 3D, jak zwał, tak zwał. Innymi słowy, masz ciało, masz osobowość, masz poczucie wartości, jak ktoś cię polajkuje, uśmiechnie się do ciebie, poklepie po plecach i powie, no stary, dobra robota, to automatycznie zaczynasz czuć się lepiej. Jeżeli ktoś nie poświęca ci uwagi, ma cię głęboko w miejscu, w którym nie dociera światło i nie czujesz się zadowolony z siebie i krytykujesz ciągle siebie, no to szansa jest, że chodzisz na co dzień patrząc na ziemię, nie dostrzegając piękna życia, szans, możliwości rozwoju i najzwyczajniej w świecie albo cierpisz na depresję, może jakiegoś doła, może nihilizm i nie czujesz się okej. I teraz należy pamiętać o tym, że rozwój świadomości nie odrzuca rozwoju osobowości. I ja sam osobiście chcę tutaj dopełnić na tym kanale wszystkich możliwych formalności, jeżeli mogę to tak zakomunikować, abyście mieli tą świadomość i widzieli jedno i drugie idące ze sobą razem. Na ten temat ja również nagrywałem filmy. Dziwnym trafem nie mają aż takiej popularności, a są to najbardziej zaawansowane nagrania. Możecie sobie wyszukać w wyszukiwarce. Nagrałem wideo na temat relatywności oraz absolutu. Dokładnie tego typu tytuł, absolut. I te tematy nie wystarczy tylko obejrzeć. To nie wystarczy tylko i wyłącznie wiedza intelektualna. Ona jest mega super istotna, bo bez mojej wiedzy nie złapiecie tego. Ale to również wymaga praktyki. Praktyki medytacji i uważności. Wątpię, że złapiecie to bez medytacji. Jeżeli jesteście mega zwolennikami Advaity Vedanty i uważacie, że dacie złapać non-duality bez medytacji, to będzie to trudne. I nie uciekniecie od wszelkiego rodzaju iluzji, wkrętów. Medytacja jest najważniejszą praktyką, jaką powinniście robić. Oczywiście każdy z was ma wybór, ale jeżeli zależy wam na rozwoju świadomości, to nie ma tutaj praktycznie dyskusji. Teraz tak. Punkt drugi, który chciałem tutaj poruszyć, to jest to, abyście zbudowali świetną relację sami ze sobą, opartą na akceptacji, wspieraniu siebie, ustalania swoich granic oraz świadomości własnych wartości. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ jeżeli już ktoś z was złapał to, że życie jest iluzją, życie jest płynne, nic o nim kompletnie nie wiemy, każda forma wiedzy jest cząstkowa, nikt nie może wiedzieć wszystkiego, nikt nie jest w stanie wziąć za was odpowiedzialności, nikt was nie uratuje przed waszą śmiercią, bez względu na to, jakbyście się starali, to co pozostaje? Pozostaje akceptacja tego, że życie jest dokładnie takie, jakie jest. Stworzenie siebie, stąd się bierze koncepcja tworzenia siebie, tworzenia swoich granic, tworzenia własnego ego. No i zaangażowanie w życie. Zaangażowanie w życie ze świadomością, że jest to iluzja, traktując je całkiem na serio. I radzę wam wziąć to sobie głęboko do serca, bo ja często przeglądam na Facebooku różnego rodzaju dyskusje, ludzie się kłócą o non-duality, uprawiają jakieś dziecinne gierki, jeden myśli, że wie lepiej od drugiego, stawiają się jeden nad drugim, a uwierzcie mi, każdy autorytet, który ma dużą publiczność, jego poczucie wartości wzrasta i jego duma wzrasta. I naprawdę trzeba ogromnej ilości świadomości, aby móc to przekroczyć. To znaczy nie przywiązywać się do tego. To znaczy akceptować to i szanować to i rozumieć, że tak już jest, tak? Że jeżeli masz tą uwagę i czujesz się wartościowy, to jest fajne, ale nie ma co się do tego przywiązywać. Choćby dlatego, że to nie jest trwałe. Wszystko to, co mamy, każdy sukces, który osiągamy, zaraz przemija. A jeżeli przywiązujemy się do sukcesu, to prędzej czy później pojawia się lęk. Lęk, czy kolejnym razem też mi się uda.
Lęk, czy tego nie stracę. Lęk o to, co myślą o mnie inni ludzie. Lęk przed zazdrością. Różnego rodzaju lęki mogą się pojawić. I ja wiem, że ja troszeczkę uciąłem ten temat i przeszedłem od razu do praktyczności. Ale wszelkie tematy duchowe oparte na non-duality prędzej czy później będą sprzeczne same sobą. Będą sprzeczne same z sobą. To tak jak ja kiedyś powiedziałem w nagraniu, co to znaczy być dojrzałym człowiekiem, że każdy z nas jest hipokrytą na swoim własnym podwórku, ponieważ nasz umysł jest w stanie skoncentrować się na jednej rzeczy naraz, jest w stanie być obecny tu i teraz, w jednym teraz naraz. Nawet jeżeli wydaje nam się, że robimy kilka rzeczy naraz, że jesteś kobietą i bardzo intuicyjnie robisz dużo rzeczy naraz, to i tak robisz jedną rzecz naraz. I aby tak móc żyć, nasz umysł musi zignorować wszystko inne. Musi to zrobić. Jeżeli nasz umysł nie ignorowałby innych rzeczy, to byśmy umarli. Byśmy nie przetrwali ani jednego dnia. I świadomość tego, że każdy z nas jest w tej formie ograniczony, to jest dokładnie odpowiedź na twoje pytanie. Absolut i forma ograniczona stanowią jedność. I to jest to, co nazywamy pokorą. Ja wam dam tutaj taki przykład. W chwili, gdy ja osiągnąłem swoją samorealizację, mówię tutaj to dla przykładu, bo generalnie ja nie potrzebuję się tym chwalić, nie? Ja wielokrotnie mówiłem o oświeceniu, o tym, o tamtym, o swoich wglądach, doświadczeniach, ale ja tego nie robiłem po to, żeby się chwalić. Robiłem to, aby ludzie poczuli, że nie są sami, aby ludzie poczuli to, że w tym nie ma nic złego i żeby ludzie znaleźli większy punkt odniesienia. No i z racji tego, że jestem dosyć pewny siebie, to wiecie, no to komunikuję to w taki dosyć pewny siebie sposób. Gdy byłem na studiach, osiągnąłem swoje oświecenie, tak? I ja przeżyłem taki epizod, w którym moje poczucie ja się rozmyło i straciłem granice. Ja tak żyłem, przez długi czas tak żyłem. Z tym, że nie byłem w stanie zintegrować swojego ego i przyznam wam się do tego, że miałem objawy zaburzeń typu borderline. To znaczy nie byłem w stanie określić swoich granic. Ja tak żyłem. I w pewnym sensie było to dysfunkcyjne w moim życiu, ponieważ nie potrafiłem wziąć w pełni odpowiedzialności za niektóre obszary w moim życiu. Nie byłem w stanie odróżniać swoich uczuć od emocji, od racjonalnych myśli. I momentami stawałem się bardzo kompulsywny, racjonalizując to sobie, że o, przecież żyję tu i teraz. I mało co, nie podjąłbym takiej decyzji, że chcę rzucić studia. I oczywiście to nie było wynikiem tego, że nie wiem, studia były złe, czy mnie męczyły. No, były takie, jakie były. Kiedyś wam zresztą o tym opowiem. Ale było to właśnie nadmiernym analizowaniem tej duchowości. I wiecie, to nie jest złe. Ja dzięki temu wiele tych rzeczy intelektualnie ogarnąłem, nagrałem wiele materiałów, wiele nagrań zrobiłem specjalnie dla was. Może po części też dla siebie, bo to również mi pomogło. Ale wiecie, ja przeszedłem przez ten proces intelektualnej, nie chcę powiedzieć tutaj brzydko, masturbacji, ale takiej intelektualnej próby złapania tego, o co tutaj chodzi. I zdałem sobie sprawę, że to jest potrzebne, to jest pewien etap, który jest niezbędny, ponieważ ta intelektualna pogoń za zrozumieniem duchowości układa nam szufladki w głowie i pozwala na integrację własnego ego w życiu codziennym. Jeżeli przestudujecie nauczycieli oświeconych, takich porządnych, fajnych, którzy oprócz non-duality wnoszą większą wartość do swojego przekazu, wartość mistrzostwa, to dostrzeżecie w tym, że ci nauczyciele tutaj nie chcę, żebyście czuli, że ja krytykuję non-duality, tak? Nie chcę nikogo oczerniać, krytykować żadnego nauczyciela. Każdy nauczyciel wnosi jakąś wartość. Ja mam tutaj na myśli naszą ludzką tendencję do myślenia, że wszystko jest bardzo proste i upraszczania, tak? Żebyśmy byli jasno.
Każdy nauczyciel zaraz po swoim oświeceniu zaczął głęboko kontemplować to, czym jest jaźń, czym jest emocja, czym jest myśl, czym jest osobowość, czym jest rola społeczna, czym są granice, układając wszystko w swojej głowie. Szukajcie takich nauczycieli i poszperajcie w necie, bo to może być dla was kopalnia wiedzy i zrozumienia. Naprawdę, to może wam wiele ułatwić. Ja przez taki proces przeszedłem. W tej chwili pomagam ludziom poukładać właśnie duchowe życiem codziennym, ponieważ to jest bardzo częsty przypadek. Szczególnie gdy przebudzi się kundalini, znikną granice i ludzie mają takie poczucie, że słyszą cudze myśli, nie są w stanie podjąć decyzji, tracą skuteczność w życiu, tracą kontrolę, nie wiedzą co zrobić, odrzucają planowanie, odrzucają rozwój osobisty, odrzucają te takie praktyczne rzeczy w życiu i rozwój duchowy sprawia, że stają się dysfunkcyjni i bardzo patologiczni w tym, jak się zachowują. Nie chcę być tutaj negatywny, tak, i oceniać, ale hej, jeżeli mam być z wami szczery, nie potrafię po prostu inaczej. Punkt numer 4 na mojej liście: udowodnij sobie swoją wartość dla siebie. I to jest ścieżka mistrzostwa. Ścieżka mistrzostwa polega na tym, że bierzesz sobie, rozpisujesz 5 swoich największych wartości, albo 3, ile tam chcesz. Szukasz tego, w czym jesteś dobry w swoim własnym życiu i czego tak naprawdę chcesz. Następnie podejmujesz decyzję, że poświęcasz się temu do końca swojego życia i że będziesz w tym najlepszy. Dla siebie. Po swojemu. I podejmując taką decyzję, zamykasz za sobą wszelkie inne drzwi, w tym zwątpienie. I to jest trudne. Nie każdy tego chce, bo wymaga to odwagi i samopoznania, ale to jest ścieżka, która daje ci najwięcej poczucia własnej wartości. To jest świadomość tego, że robisz coś mega dobrze i ludzie cię cenią za to, że robisz to dobrze. I nie dość, że możesz robić świetną robotę dla innych, ludzie ci będą za to płacić, no bo nie ukrywając, jak jesteś w czymś dobry, to prędzej czy później będą ci za to płacić, będziesz miał dużo uwagi. Oczywiście, gdy odsuniesz swoje ego na bok i wpierw się dobrze nauczysz i będziesz w tym dobry, tak? To też jest pewnego rodzaju ścieżka i wymaga rozwoju, wymaga lat pracy, wymaga 5 lat pracy, 10 lat pracy. Niektórzy pracują 15 lat nad jednym zagadnieniem, żeby po 15 latach, 20 latach swojej pracy dopiero na samym końcu zostać uznanym za to, co robili. I jeszcze ostatni punkt na mojej liście. Im mniej jesteś neurotyczny, im mniej się spinasz, im mniejsze jest te twoje ego, ale w takim, no w tym takim niezdrowym sensie, tak? Im mniej jesteś neurotyczny, im mniej kompulsywny, im bardziej jesteś spokojny, zintegrowany, tym lepiej sobie radzisz w życiu. I automatycznie wyglądasz na człowieka, który jest bardziej wartościowy. Polecam wam zastosować się do tej reguły, bo to was zmotywuje do tego, żeby rozwijać własną świadomość. No bo co stoi w opozycji do neurotyczności? Świadomość. Im wyższym poziomem świadomości dysponujesz, tym jesteś mniej neurotyczny. Jesteś bardziej wrażliwy, otwarty, łagodny, spokojny, spójny. Nawet jeżeli będziesz miał chwilę, gdy musisz szybko podjąć decyzję, zrobić coś na gwałt. Takie rzeczy się zdarzają, bo wiadomo, życie jest różne, jest zmienne. Jeżeli poczujesz, że musisz być elastyczny, rozdwojony, to i tak będziesz sobie radził dużo lepiej, niż gdybyś był neurotyczny. Dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o ten film, to tyle, jeżeli chodzi o to nagranie. Mam nadzieję, że pomogłem. Słuchajcie, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, jeżeli coś klikło w waszych głowach, napiszcie proszę je na dole w tym nagraniu. Myślę, że na pewno wielu z was otworzyło się coś w głowie i coś kliknęło. Te tematy związane z oświeceniem również są tutaj jak najbardziej aktualne, tak? To nie znaczy, że oświecenie to jest ściema i duchowość jest jakąś ślepą uliczką. Nie, duchowość jest genialna. Duchowość pozwala przekroczyć sens istnienia, zobaczyć tam, gdzie ego nie jest w stanie spojrzeć i dać nam głębokie poczucie satysfakcji i spokoju. Dobrze, trzymajcie się ciepło, zostawcie swoje komentarze, dajcie dla mnie łapkę w górę, żebym poczuł się bardziej wartościowy. I do zobaczyska. Miłego, elo, buźka.